Witam Was serdecznie w dzisiejszym poradniku, który jest skierowany głównie dla początkujących, ale myślę, że też gracze, którzy mają jakieś doświadczenie w grze, dla pewności mogą zobaczyć, ponieważ rady na pewno będą uniwersalne. No i postaram się go zrobić krótki, zwięzły na temat. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że to nie będą porady, które wymagają od Was treningu, ani jakiegoś wielkiego poświęcenia. Po prostu chciałbym Wam wyznaczyć ścieżkę, dzięki której myślę, że będzie po prostu przyjemniej się Wam grało oraz jeżeli zdecydujecie się dłużej zostać przy Rocket League, pnąć się szybciej na wyższy poziom. Kamera. Dla nowego gracza może się wydawać nie aż tak ważna, natomiast moim zdaniem jest to punkt numer jeden do grania w Rocket League, ponieważ zmiana kamery nie kosztuje Was w zasadzie nic, a umożliwi ona Wam łatwiejszą rozgrywkę, szybsze uczenie się, no i generalnie lepsze wyniki. A jak wiadomo, jeżeli będzie Wam szło lepiej, no to pewnie też będziecie bardziej zadowoleni z Waszej gry. Dlatego tutaj podstawiam na ekranie jakąś podstawową kamerę. Najważniejszą rzeczą jest wyłączenie kamera shake'ów, czyli wstrząsów kamery. Generalnie jak ktoś będzie chciał, to w komentarzu przypinam playlistę z wszystkimi moimi dotychczasowymi poradnikami z Rocket League, na której macie m.in. właśnie ustawienia kamery. Drugą kwestią są ustawienia grafiki, które głównie dotyczą graczy na PC, ponieważ na konsolach nie ma za dużo do zmiany. Tutaj w tle widzicie ustawienia stosowane przez praktycznie większość zawodników. Moim zdaniem są one najlepsze. Wiadomo, że jeżeli macie jakieś własne preferencje, to możecie coś tam pozmieniać. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli niewystarczającą liczbę FPS-ów, to możecie zmniejszyć rozdzielczość albo jakąśkolwiek wartość. Na pierwszy rzut oka wszystko jest praktycznie na najmniejszej jakości, natomiast w grze tego nie odczujecie. Naprawdę są to bardzo dobrze wyglądające ustawienia. Myślę, że każdemu przypadną do gustu. No i przede wszystkim poprawiają one znacznie wydajność w porównaniu z tym, co jest domyślnie. No i to chyba tyle na temat kamery. Boostowanie. Teraz powiem Wam o czymś, co ja właściwie odkryłem na poziomie czempiona, co jest ekstremalnie późno i naprawdę na niższym poziomie, zwłaszcza myślę, że naprawdę może Wam dać większą przewagę. To jest po prostu informacja, że jeżeli już się rozpędzicie, to w momencie, kiedy jedziecie prosto, nie musicie boostować. Sposób ten zaoszczędzi Wam naprawdę bardzo dużo boosta. W ten sposób również będziecie utrzymywali swoją prędkość. Boostowanie Wam już praktycznie nie pomoże, a może się przydać zapas dopalacza na późniejszą, cięższą chwilę. Czy to jak będziecie musieli gdzieś wyskoczyć, czy to po prostu zawrócić do kolejnej piłki. Na ekranie macie przedstawiony ten taki pasek z podkół. Jeżeli on jest, jeżeli go widzicie, to znaczy, że już macie maksymalną prędkość i nie musicie boostować, ponieważ już się właściwie nie opłaca. Możecie spokojnie zaoszczędzić boosta. Jedyne co, to pamiętajcie, że podczas skręcania musicie czasem kliknąć boosta, żeby wam ten pasek nie zniknął. Kolejnym punktem jest granie rankedów, a konkretnie jedynek i dwójek. Jeżeli nie grasz ze znajomymi w trzyosobowej ekipie, to nie polecam Ci grania rankedów trójek, ponieważ jest tam zdecydowanie największy chaos, zdecydowanie najmniej się można nauczyć, no i też przede wszystkim najmniej od Ciebie zależy, można się najłatwiej zdenerwować na drużynę. Wiadomo, jeżeli macie trzy osoby do gry, to możecie sobie pograć trójki, nie będzie to problemem. Natomiast jeżeli jesteście sami, czy tam z jednym kolegą, to polecam granie jedynek oraz dwójek, ponieważ naprawdę nie dość, że są najmniej chaotyczne, to możecie z nich się najwięcej nauczyć w najkrótszym czasie. I tutaj jest też moja uwaga, jeżeli macie możliwość, to zawsze starajcie się grać raczej rankedy, ponieważ naprawdę granie casuali nie ma większego sensu, nie ma co się martwić o rangę, zwłaszcza na niższym poziomie, w zasadzie to na żadnym poziomie nie ma się co martwić o rangę, a naprawdę jeżeli będziecie grali częściej rankedy niż casuale, to zdecydowanie szybciej się nauczycie grać oraz no przede wszystkim nie będziecie trafiali w co drugim meczu na bota, ani na ludzi, którzy po prostu będą sobie freestylowali, oraz przede wszystkim będzie rywalizacja oraz poziom gry bardziej wyrównany. Kolejnym punktem jest używanie quick chatu, czyli takiego szybkiego czatu, który macie pod przyciskami, zbindowane, możecie je sobie dowolnie poustawiać. Generalnie tutaj najważniejszymi informacjami jest to, że wyjedziecie do piłki, albo że chcecie, żeby ktoś jechał. Zawsze to używajcie podczas kick-offów, ponieważ w zasadzie tam się to najbardziej przydaje. Jeżeli macie taką podzielność uwagi, to możecie również tego używać w meczu. Natomiast tam myślę, że zwłaszcza na niższym poziomie mało kto w trakcie rozgrywki patrzy na czat, ale możecie zawsze spróbować. Na pewno Wam to nie zaszkodzi i pozwoli to uniknąć takich sytuacji, jak na przykład nikt nie pojedzie do wznowienia, albo pojadą wszyscy, co jest bardzo złym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą, którą unika wielu graczy nawet na najwyższych rangach, są kick-offy. Ja Wam proponuję, żebyście zawsze jechali do kick-offów, ponieważ jest to dodatkowy trening, no i generalnie jeżeli będziecie mieli lepszy kick-off, to zawsze to będzie na Waszą korzyść. Naprawdę nie ma co oddawać wznowienia jakimś randomom, ponieważ to wtedy oni ćwiczą, no i nie macie żadnej korzyści z tego.
tego tak naprawdę. Nawet jeżeli macie słabe wznowienia, to ćwicząc je naprawdę je zdecydowanie poprawicie, a na późniejszym etapie gry będzie to tylko na plus, ponieważ prędzej i później i tak będziecie musieli nad tym poćwiczyć. Część z Was, zwłaszcza na początku, może z automatu grać z kamerą na auto, natomiast nie polecam tego zastosowania, ponieważ no w zasadzie nikt tak nie gra na wyższym poziomie, jest to niewygodne na dłuższą metę, dlatego polecam grać z ustawioną kamerą na piłkę i rozglądać się czy to gałką na padzie, czy pewnie strzałkiem na klawiaturze, ponieważ będzie to naprawdę dużo lepsze rozwiązanie. Oczywiście są momenty, gdzie lepiej sprawdzi się kamera na auto, ale jest to zdecydowanie mniejszość czasu, no i myślę, że do tego dojedziecie sami, albo w kolejnym poradniku dokładnie omówimy te kwestie. No i chyba ostatni punkt na dzisiaj, to jest coś, co polecam zwłaszcza graczom, którym się spodobała gierka i myślą, że będą ją grali przez dłuższy czas. Tutaj mam na myśli po prostu własne zbindowanie klawiszy, ponieważ domyślne jest mocno średnie i naprawdę na wyższym poziomie każdy zmienia to na jakieś swoje, a tak naprawdę im wcześniej zrobicie jakieś własne ustawienia, tym lepiej, ponieważ później ciężko się przestawić, no a tak to w zasadzie nic wam to nie szkodzi, aczkolwiek oczywiście nie musicie tego robić, to zależy od was, po prostu to polecam. No i ostatnia taka w zasadzie najważniejsza rada ode mnie, to po prostu grajcie sobie, nie spinajcie się, nie denerwujcie, ta gra to ma być zabawa, oczywiście połączona z rywalizacją, co moim zdaniem jest akurat super rozwiązaniem, ale nie przesadzajcie, nie denerwujcie się za bardzo, po prostu czerpcie radość z gry i myślę, że wtedy to tylko wyjdzie wam na dobre. Na dzisiaj to by było tyle, dziękuję wam za obejrzenie odcinka, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, no i to tyle, elo elo.